kochani. Dzisiaj kolejny film z serii Moja kolekcja butów. Dzisiaj Wam pokażę takie buty, które noszę tylko w lecie, które mi się kojarzą tylko z latem, nie zakładam ich wiosną, nie zakładam ich jesienią. Moim zdaniem są takie zupełnie typowo letnie. Pierwsza para, którą chciałam Wam pokazać, to są to już moje legendarne i regular choice. Pokażę Wam może najpierw takie sandały na drewnianej koturnie, które kupiłam jakiś czas temu z jednego ze sklepów internetowych właśnie na eBayu prowadzących Irregular Choice. Oczywiście buty przyszły mi w złym rozmiarze, zdarza się, ale jako że była to ostatnia para, to zostawiłam je sobie. Są o rozmiar większe teoretycznie, ale na szczęście te paski tutaj po odpowiednim ściśnięciu, wymodelowaniu, troszeczkę widać, że jest za długi może, dopasowały mi jakoś tego buta do stopy, więc nie jest źle, chodziłam w nich raz jak do tej pory, w zeszłym roku, jeszcze teraz nie miałam okazji, ale są, powiem Wam, dosyć wygodne, bo są wykonane ze skóry tutaj, wszystko jest skórzane, zarówno wkładka, jak i te części ze skóry naturalnej, więc są dosyć fajne, mają właśnie szeroką platformę, wbrew pozorom to nie jest wcale wysokie, bo to jest, nie wiem, może z 5 cm wysokości tak naprawdę, na jaką nasza stopa się wygina. To była pierwsza para. Druga para z takich klocowatych, wielkich butów, to jest para, którą Wam pokazywałam i mówiłam Wam, że mam ją w trzech wersjach kolorystycznych. Pokażę Wam właśnie tą, którą już widzieliście. Widzieliście ją w filmiku, jeżeli oglądaliście oczywiście. W tym filmiku najdziwniejsze buty w mojej kolekcji. I to jest ta para, którą pokazywałam. Więc ja się nie będę rozgadywać o tych butach, jak ktoś chce, ktoś z Was, to możecie sobie tam posłuchać więcej. Pokażę Wam tylko po prostu dwie pozostałe wersje kolorystyczne, które mam. To jest druga. Patrzę, żeby siebie nie zasłaniać, ani buta nie zasłaniać. Tu widzicie, to są też buty kupione przez eBay za 15 chyba funtów. Taki fajny deal. Tylko niestety nie mają tego rzeźbionej strzały z serduszkami, ale generalnie mi to nie przeszkadza, bo tego w ogóle nie widać przy chodzeniu. To była druga para kolorystyczna, a ta jest taka najbardziej neutralna i co najdziwniejsze, akurat w tych nie chodziłam w ogóle, jeszcze nie wiem dlaczego, mimo że są właśnie takie najmniej charakterystyczne, można tak powiedzieć. Czekajcie, pokażę Wam z tej strony. O, i tutaj też nie ma tego, tej strzały z sercami, także to jest tylko taka pokazóweczka, stylizacja, widzicie. Podeszwa to jest chyba z 2013 Spring Summer, tak coś kojarzę, ale już dokładnie nie pamiętam, bo tych kolekcji już było tyle, że ciężko zapamiętać wszystkie modele. I to jest ostatni. Uwaga, będę go rzucała. One są ciężkie i są twarde, można naprawdę do samoobrony ich używać bez problemu. Przeglądam, patrzę, co tu jeszcze leży. Mam jeszcze takie bardzo fajne obcasy i to jest moim zdaniem jeden z lepszych zakupów. Pamiętam, że kiedyś z moją przyjaciółką właśnie zamówiłyśmy, ja zamówiłam dla nas te buty, ona sobie wzięła czerwone, ja wzięłam zielone. I tak, buty są według mnie bardzo, bardzo wygodne, mimo tych paseczków. One miejscami drapią i kiedyś, kiedy chodziłam w nich cały dzień, to rzeczywiście no, musiałam sobie przykleić plaster. Przez to, że po prostu ta krawędź tutaj buta tak jakby i łączenie z tą nie wiem, częścią wewnętrzną, złotą, jest miejscami niestety takie właśnie jakieś niedorobione, bym powiedziała. No, w ogóle generalnie zauważyłam, że Irregular Choice troszeczkę traci na jakości ostatnio, przez ostatnie 2-3 sezony, nie wiem dlaczego. Wcześniej te buty były mega wygodne, każda para, teraz zdarzają się po prostu takie jakieś, nie wiem, niedorobienia. Przede wszystkim właśnie ta wkładka. Jeżeli kupujecie Irregular Choice, to zwróćcie uwagę, jaką mają wkładkę w środku. Te złote wkładki są najgorsze. Wydaje mi się, że już o tym mówiłam kiedyś. Te złote są najgorsze, bo są jakieś takie sztywne, twarde troszeczkę, więc trzeba na to zawsze zwrócić uwagę. Obcas wydaje się mega wysoki i generalnie jest mega wysoki, ale tutaj też jest ta platforma dosyć spora, więc schodzi się w nich bardzo fajnie i tutaj niektórzy się ze mnie śmieją, że zawsze mówię o amortyzacji w filmikach, ale to jest dla mnie mega ważne przy obcasach, żeby po prostu była ta amortyzacja, żeby stopa, śródstopie, tutaj przód stopy nie odgniatały się od chodnika przy chodzeniu. Dla mnie to jest ważne, więc za każdym razem zwracam na to uwagę. I tak, tutaj ta amortyzacja jest doskonała.
I można w nich rzeczywiście długo, długo, długo chodzić i są wygodne. Może nie do końca wyglądają na wygodne, ale zadziwiająco są. O, pokażę Wam jeszcze oba, jak wyglądają buciki, proszę. Obcas jest taki korkowy, to tak nie rzuca się to w oczy na szczęście, bo ja nie cierpię takich korkowo-korkowych obcasów. Ale tutaj jest jakoś to tak troszeczkę zamaskowane i w miarę tworzy spójną całość. Dobra, to była kolejna para. I jeszcze tylko tak pokazowo te buty też widzieliście w filmiku Najdziwniejsze buty w mojej kolekcji, są dziwne, nie? Także tam możecie sobie dokładniej o nich posłuchać, o tym, czy są wygodne i tak dalej, i tak dalej. Chciałam przejść do kolejnych butów innej firmy, ale pokażę Wam jeszcze te poduszkowce. Ja je nazywam poduszkowcami. Jeden może. O. Ja te buty nazywam poduszkowcami. To są takie sandały z jakiejś bardzo starej kolekcji właśnie Irregular Choice. Ja je kupiłam chyba za 5 czy 6 funtów, nieużywane na eBayu. I to są sandały, takie, które kojarzą mi się z greckim Hermesem. To są takie, albo z aniołkami, nie wiem, złote sandały ze skrzydłami, po prostu, wiązane tutaj z przodu w ten sposób. I taki pasek tylko trzymający z przodu. Troszkę te buty miałam na sobie parę razy, taka była podeszwa. I powiedziałabym, że ta rozmiarówka z dawnych modeli, jeżeli na przykład lubicie takie vintage'owe, jest troszeczkę większa, na przykład dla rozmiaru 38 i one były dla mnie troszkę luźne. Ale również buty bardzo wygodne. Możecie sobie zobaczyć też stylizację. I kontynuując, to już będzie chyba, to będzie przedostatnia para. To są zwykłe sandałki z różą czerwoną, z takiego zamszu. To są też buciki Irregular Choice, właściwie Dana Sullivana, ale seria Poetic License. Poetic License to jest taka bardziej dojrzała, kobieca, mniej odjechana część jakby tej całej korporacji Irregular Choice, ja to tak nazywam. Tak, bardziej kobieca i te buciki są zawsze takie stonowane i też wygodne. No mam jedną tylko parę. Miałam ją na sobie założoną tak przez krótki czas. Troszeczkę niestety też jest na mnie luźna, ale myślę, że tego lata będę bardziej je eksploatować. Te już nie są takie, tak jak mówię, odjechane. Podeszwa też jest bardziej ogarnięta, nazwijmy to. Sandałki, po prostu sandałki. No ciężko tutaj dużo gadać na ten temat. Skórzane, więc wygodne. I ostatnia z par, którą pokazuję z Irregularsów, to jest para, którą też widzieliście w Najdziwniejszych butach, też nie będę o niej mówić, pokazuję ją tylko dla osób praktycznie, które nie widziały tamtego filmu, a patrzą na ten, żeby miały pełny obraz kolekcji. Teraz może przejdę do butów drugiej marki, którą bardzo lubię. Kto mnie ogląda, ten już wie, o co chodzi, wie, czego się spodziewać. I pokażę Wam po prostu baleriny. Baleriny, tylko baleriny. Melissa. To jest mój hitowy model w tym momencie, na który polowałam w tamtym roku jak szalona i nigdzie nie mogłam dostać wersji kolorystycznej, którą sobie upatrzyłam. W końcu na Answer kupiłam takie srebrne. Chciałam takie, które wyglądały metalicznie, jakby zrobione były z właśnie jakichś takich metalowych elementów, jak kutych, coś takiego, ale były dostępne tylko w Hegosie, stacjonarnie, więc kiedy zobaczyłam jednego buta, taka krótka historia, to mówię, Jezu, są, ale fajnie, ale super, no to proszę Pani, ja to biorę. Po czym Pani przyniosła mi drugiego buta i był totalnie jakoś przyfarbowany, dziwnie, wyglądało to przepaskudnie i tak stanęłam, popatrzyłam na te buty. Ja może jednak dziękuję, bo no nie wyglądało to fajnie, także no. Kurczę, zdarzają się takie buble, no co zrobić. Ale te, tak jak mówię, zamówiłam z Answer i wszystko jest z nimi w porządku. To są brokatowe baleriny Melissa i Campana, czyli jedna ze współprac marki Melissa. Pachnące, będę miała teraz brokat pewnie na twarzy, bo niestety ten brokat się sypie. Jest go gigantyczna ilość tutaj, więc jak będę chodziła w nich po ulicy, to jak taka wróżka będzie za mną, po prostu chmura brokatu fruwała wszędzie, srebrnego.
Co mogę o nich powiedzieć? No są wygodne, bo to są melisy po prostu. To są moje drugie melisa i campana. Zaraz Wam pokażę pierwsze. I te buty, to patrzcie, patrzcie po prostu uważnie, bo to są moje pierwsze melisy, które kupiłam kiedykolwiek. Model sprzed lat... 2011 rok, sprzed 4 lat. Albo nawet wcześniejszy rok, a ja je wtedy kupiłam. To są moje pierwsze melisy. Już praktycznie nie pachną. Tak obwąchuję. Nie, już praktycznie nie pachną, ale to też dlatego, że może, być może, że ja je często po prostu cały czas właściwie myję, jak ich używam. Gdzie nigdzie można jeszcze ten model znaleźć? On mi się tak strasznie spodobał w ogóle. To była moja pierwsza styczność z marką Melisa i tak sobie pomyślałam, Jezus, takie krzaki na nogach, a były... Wtedy jeszcze tak jakoś mega przecenione, już nie pamiętam na jakiej stronie. Pamiętam, że ta strona już nie istnieje, nawet nie pamiętam jak się nazywa. Ale kosztowały gdzieś koło 100 zł, więc stwierdziłam, że wezmę, zobaczę. I to była moja pierwsza styczność właśnie z Melisą. Także buty klasyki, legendę dla mnie. Chodzę w nich już tyle lat i nic nigdy praktycznie mi się w nich nie stało. No nic mi się nigdy w nic nie stało. I wyglądam po prostu jak buszmenka, takie założę. To były numer 2 Melisy. I to też była współpraca Melisa i Campana. Jeszcze jedna świetna współpraca Melisy to jest Melisa i Jason Wu. Też jestem fanką modeli, które właśnie dzięki tej współpracy powstają. I to są moje Meliski i Jason Wu. Meliski. Melisa i Jason Wu. Też typowo letnie. Pokazywałam Wam, to chyba Wam pokazywałam w filmie o kaloszach. Śmiałam się, że to są moje letnie kalosze. No ale to jest czysta prawda. Po prostu melisy można używać sobie w gorące lato jako kalosze, bo wystarczy je wytrzeć. I macie z powrotem suche buty, w przeciwieństwie na przykład do skórzanych. Także i ja tutaj zaopatrzyłam się w dwie wersje kolorystyczne. Bardzo chciałam tą pierwszą. I zamówiłam ją. To był najgorszy chyba... Taka trauma dla mnie zakupowa. Zamówiłam ją w jednym z sklepów internetowych, tą wersję kolorystyczną i przyszły mi te, słuchajcie. Więc bardzo zasmucona zadzwoniłam do sklepu i powiedziałam, że ja chcę tamte, ja chcę wymienić i tak dalej. No więc odesłałam, poczekałam, już po prostu czekałam tak napięta. Przyszło nowe opakowanie i wiecie co przyszło? Znowu różowe buty. Okazało się, że sklep internetowy miał jakiś błąd i wszystkie pudełka, wszystkie z tego modelu w tym kolorze były oznaczone jako te, a te w ogóle były niedostępne, mimo że były na stronie. Ale wiecie, co się okazało? Okazało się, że jak zadzwoniłam tam znowu i powiedziałam pani, to ona tam wszystko posprawdzała i zamiast 300 ponad złotych za te buty zapłaciłam niecałe 170 zł. Po prostu pani z obsługi klienta, bardzo fajnej, stwierdziła, że no jeżeli taki jest problem i tak dalej, no to bardzo panią przepraszamy i po prostu nie będzie pani płaciła za te buty tyle, ile one powinny kosztować. Niech sobie pani zostawi i zapłaci za nie pani, po prostu oddamy pani część pieniążków, będą za 160 zł, czyli mniej niż, tak jakby miałam zniżkę ponad 50% na te buty. Także zdarzają się też takie radosne historie i w tym momencie stwierdziłam, że je po prostu zostawię. Potem te kupiłam już niestety w cenie regularnej w Hegosie stacjonarnym. Kolejne... Dużo gadam, nie? Dużo historyjek do każdych butów. Kolejne buty, które Wam teraz też tylko migną, to są te Melisa Tasty, już regularna Melisa, które kupiłam w tym roku. Pokazywałam je w holu, robiłam ich recenzję, tylko informacyjnie, że należą do kolekcji. Tyle. Została mi do pokazania ostatnia para butów, które są też bardzo wygodne i kosztowały całe, już je zniszczyłam oczywiście, kosztowały całe 30 zł na jakiejś promocji w CCC. I to są najprostsze, najzwyklejsze sandałki, takie rzymiankowe troszeczkę. To jest chyba moja druga para. Pierwszą pamiętam kupiłam wiele lat temu, też właśnie z CCC za 30 zł. I nosiłam do zdarcia, były bardzo wygodne, bardzo dobrze mi się w nich chodziło, więc stwierdziłam, że jak się zniszczyły, no bo jednak zniszczyły się troszkę szybciej, to kupię sobie jeszcze jedne takie za 3 dyszki, takie do biegania. I to by było wszystko. Wiem, że się strasznie rozgadałam, ja mam ostatnio bardzo dużo do powiedzenia, zresztą słyszeliście w ostatnim filmie tym
prywatnym, że ja po prostu zawsze mam dużo do powiedzenia. Dziękuję wszystkim osobom, które do mnie napisały. Bardzo fajnie, że jest jakaś interakcja. Cieszę się, że się do mnie odezwaliście. Jak się Wam podobało, to oczywiście łapki w górę i zapraszam Was do oglądania następnych filmów. Pa! Pa!